Witajcie w drugiej edycji Wielkich Igrzysk Goats. Czeka was wyjątkowe widowisko, w którym goaci będą zmagać się w przeróżnych konkurencjach. Każdy z goatsów włożył do puli po 50 tysięcy złotych i będzie walczył o główną nagrodę – samochód. Po każdej konkurencji przyznawane są punkty od 1 do 5, a uczestnik, który zgromadzi ich najwięcej, wygrywa odcinek. Dzisiejszym gospodarzem igrzysk jest Izak, który przygotował dla was wyjątkowe wyzwania. Witamy serdecznie w drugim odcinku Wielkich Igrzysk Go! Za dziś znajdujemy się w Summer Playground, gdzie czeka nas wakacyjny etap wodny. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ten odcinek w całości przygotował Izak, więc jeżeli będą niedociągnięcia, to jest po stronie Izaka. Ja widziałem. A ja chcę powiedzieć, że jesteśmy ekipą przyjaciół. Jazda z kur... W tej emocjonującej konkurencji goaci będą ścigać się na flamingach. Na torze znajdują się 4 checkpointy, a na metę należy przebić flamingiem i wiosłem. 3, 2, 1. Bogdan zrobił fast! Kur... Wywrotka. Kur... Sylwek cały czas nie może wystartować. Najważniejsze zająć dobrą pozycję, technika i spokój. Wojtek, weź poczekaj chwilę. Tryhardzie, wracaj to. Ja... No ja nie mogę się ruszać w tym. No kurwać! Spokój, spokój mnie uratuje. Pierdo! Pamiętaj, musisz dopłynąć z flamingiem i wiosłem. Nie można nogami! Ej! Oszukuję cię! Nie można nogami, Izak! Można! I mamy naszego mistrza, który nie wierzył, że wygra. Brawa dla Izaka! Drugi biegnie. Łatwe drugie miejsce. Na trzecie i resztę chyba poczekamy. I to długo. O ile Wojtek da radę, bo właśnie się podnosi z wody, to pozostała dwójka chyba się poddała. Podnosiłem się pod wodą. To było nie schodzić z flaminga, ja nie wiem, ja płynąłem. Podnosiłeś mnie. Czy ktoś dostaje jakieś karty? Boxdel, fall start. 3, 2, 1. Ale i tak to nic nie daje, bo nawet do połowy nie dopłynął. Także to się liczy. Jeżeli ja nie ukończyłem i zszedłem, rozumiem, że jestem nad Boxdelem, bo on też zrobił to samo, a jeszcze dotarł później. To jest kwalifikacja liczona tak samo. Ja ufam sędzi. Tutaj sędzia decyduje, nie Ulfik. To nie ma znaczenia, że był tam 10 metrów przede mną. On nie zrobił nawet półtoru. Faktycznie Sylwek dopłynął dalej, więc można go trochę bardziej wyróżnić. Precel! Sędzino, Kacper mnie krzywdził, kurwa. To nie sprawia, że ja jestem wyżej niż nie Kacper. Nie pod wodą, głowę pod wodę mi brał. Bo Kacper krzywdzi ludzi. Tam gdzie na kamerze. I wiosłami mnie uderzałeś, i flamingiem. Zróbmy ten VAR, obejrzymy wszyscy, jak to wyglądało. Czy to wyglądało drastycznie i Wojtek mógł zginąć, czy to było na lajcie. Widzisz ręką? Widzisz ręką? A było coś, był kontakt ręką. Widzisz ręką? Widzisz ręką? Masz ręką? O, był ręką. A jak, gdzie? Ręką, ręką się złapie, jeszcze mnie kopie! No nie! Ja tak płynę! Ja tak płynę, gościu! Bił Wojtka, kopnął cię, dusił i kopałeś. Nie, nie, no szczęciłeś. Ja mam flashbacki z oktagonu. Dobra, zaraz będziesz miał reversa z oktagonu. Decyzja sędzi. Odjęłabym tobie kilkanaście sekund, bo to jest sfera za to, że go poduszałeś. Aczkolwiek ty i tak przy końcu nie chciałeś wyjść z wody. Nie zmieniłabym. Miałeś gąd. Spocone. Paroduj gołców. Tu, tu, głup***a, tu. Wojtek jest tak spocony. Mi się podoba, jak Wojtek na wszystko bierze turbo na serio. Ej, Wojtek, ale ty możesz stracić pozycję w klasyfikacji generalnej po tym odcinku. Najbardziej spocony powinien być gdzieś dzisiaj. Uwaga, patrzcie, a raczej słuchajcie, na wkadzik.pl macie teraz zajebistą promkę, 20% zniżki na kod GOATS, minus 20% przez 24 godziny, jedna
dana doba dzieli was od tego, żeby kupić to 20% taniej. Więc właśnie do tego sklepu, kupuj to. Ogisku! Powinna być kamera na serwka, która robi minę. Jezus, kurwa, Michał! Ostrożnie. Czas na kolejne starcie. Celem tej rywalizacji jest precyzyjny balans ciałem, aby jak najdłużej utrzymać się w powietrzu i kontrolować wytwarzane strumienie wody pod ciśnieniem. Każdy uczestnik spędzi 5 minut na treningu flyboardu, a następnie przejdzie do dwuminutowej próby latania, podczas której najdłuższy czas lotu zaliczy się jako najlepszy wynik konkurencji. A mi się wydaje, że Wojtek tutaj może sobie coś zrobić, krzywdę. W ogóle miałem taki sen, że Wojtek się połamie na takiej konkurencji. Prawda? Tam. Mama. A to też, może twoja mama przeczuła i dzwoni, żeby powiedzieć ci, żebyś tego nie robił. Tak. Może odbierz. Mam wrażenie, że jestem poszukać przeznaczenia. Tak, ja tak samo. Ja no, mam taką wizję, że coś złego. Ale odbierz, ale Wojtek. Ej, Wojtek, zablokowało ci się! Wojtek, uważaj! Ej, to Wojtek się utopił. A nie. Leci! Nie żyje, Wojtek nie żyje! To było, chłopie, metr od skutera. Zrezygnuję na was. O k***a, za blisko lądu mnie puściłeś. No ale jakby się wykręcał tak do przodu? Stary. Dwie minuty się zaczynają, za trzy! Wielka próba! Dwa! Jeden! Start! Nie, on nie wyszedł. Nie poddajesz się, dawaj, stary. Jeszcze nie. Wojtek, czas leci ciągle. Tik tak. Teraz już poszła ambicja. Jesteś już bardziej motywowany. O, czekajcie. O, nie udało się. Dla mnie liczy się wszystko, co Wojtek mnie zdobędzie. Idzie. Yes. Dobrze, panowie. 10 sekund. 8. 7, 6! No już. Dobra, nie ma. Nie ma. Powrót! No nie, zero! Ostatnią próbę mogę? Dobra, nie wolno już! Nie, człowiek, motorówka, brawo! Można liczyć czas z tych całych stałych. Ale jaki to jest? Chyba tak by się zrobił. Nie. Później to masz zobaczysz, jak polecisz go tak. No i zobaczymy. Nie masz 0 sekund. Pobić cię nie będzie ciężko. Powiem tak, nie można z tobą przegrać. Powodza jak w takim razie. Nauka start! Tej patrz! A, panie. Ale w strachu był gola! Jakie strach! Ale to jest tylko nauka na pierwsza próba! Patrz. Jest dobrze. To nie jest za serce się ma. Bok zaraz to się nie powinieneś martwić, bo jesteś ostatni w ogóle. No dobra, ale zawsze testujesz. Jest! Jedziesz, o! 4:30! Ale pobudowany jest mój. Dobra, czas. Ale ja bym mi dał do najwyższy. Ale to była próba, Wojtek, nie ma. A wyżej będzie. Wyżej niż kolan. Więc już wtedy co jest? O ja pierda! Ja pierda! 9 sekund, dawaj dalej! A był wyżej, to czy nie? Był wyżej, koniec! Koniec! Tak! Patrz! On se luzem jest! Zacząłem się stresować teraz. Czyli zostaliśmy tylko my. Stresujesz się? Masz luz? Nie, mam luz. Wystarczy tylko nawet nie wiem. No trochę. Rękoma się wiesz z tej wody. Jaki ziomek śmieszny. Ale. Ej, chciałbym co. No, Kacper może to wygrać. Jezu, ale ma balans. Ty, dobrze on to kombinuje, ty. Wojtku, to jest nie do pomyślenia nawet na sekundę. Ja to jedyny to robiłem. Jak to jest Jurę z siotą. Ja nie mogę być do ciebie zły. Czas start! Poszedł już. Będzie 2 minuty w powietrzu. Będzie 2 minuty latał, no. Nie. No wygra to. Bank.
Ale nie ma skurczyny. Tak, Kacpi, dobrze! Ważne, że lepiej od Wojtka! Ale gnusne! Skubany. Jest do pobicia, jest kurwa do pobicia. I mamy czas? Nie kibicowałeś mi? Dobry czas, mamy. Krasi jest w formie! Krasi! Krasi jest w formie! Izak, zrób to dla Lusi! Pa, pa, pa. Leci. Nie. Ej, chłopaki, czy ja dobrze wyglądam bez kuchniki? Normalnie. Seksualnie normalnie. Czy nie? Dobrze. Nie podniecił. Ale ty mówisz, że widzisz? Zerżnąłbym cię. Okej, okay. Tyle mi wystarczy. Za szyję i do... Szyję biodro. Za biodro byś zobaczył. Nie, tylko szyję. Tutaj stawiam. Ile? I biodrem, praca biodrem jest najważniejsza. Gola, połóż się na chwilę na pomosie, chcemy coś sprawdzić. Nie, to jest ciepło. O, wypłynął, wypłynął. Jest, jest. Udało mu się. O, niech to. Dobrze mu idzie. Trzy, dwa, jeden, start! Lewa, lewa, jest, jest, jest. Ale jest, lewo. Jesteś nad Wojtkiem! Dawaj Buchnera jeszcze! Zabij mi... 10 sekund! Stres! Od razu! Stres! Idzie! Oj! Jest! Gleba! Gleba! O! Trzymał! Ja wiem! Pogodował! Jest! Stop! Żebym tylko wypłynął, żeby ciebie pobić. Ja nie chcę być tylko ostatni. Przekazuję ci moje umiejętności! Nie chcę! Fuh! Siu! Szarki w formie! Patrzcie! Rio de Janeiro! Lecki! Dobrze, Sylwek! Tu nie! On nie balansuje. Wojtek, jak się wypowiada w ogóle? To ja, Poseidon! Czwarte miejsce! Brawo, Szarki! Odwróć tabelę, Wojtek, kochaj na czele! Jesteśmy jak zekwo. Na pierwszym miejscu na razie. Dobra, panowie, ja bym przyznał punkcik dodatkowy za najbardziej spektakularną glebę. Kurwa. No co? Try hard. Nie. Punkcik? Masz jeden punkcik z tej konkurencji. Ja bym ci odjął jeden za to, że jako jedyny nie wyszedłeś z wody. Damy ci punkt za pięć koła. Na głowę. Na głowę? Co? Może nawet mam w kieszeni. I bagerza, i bagerza. Jak się czujesz z tym, że Szarki idzie w... dupą w tym zaradzie? Każdy z nas miał nieskończenie razy lepszy wynik od ciebie na flyboardzie. To bym kibicowałem. W tej konkurencji gołci będą musieli wykazać się precyzją w sterowaniu samochodzikiem w celu omijania przeróżnych przeszkód. Za przejechanie lub potrącenie pachołka jest kara czasowa, a wyścig kończy umiejętne zaparkowanie w wyznaczonym miejscu. Kto osiągnie najlepszy czas? O, czas to sprawdzić. Dawaj, Szarki, z Pawłowskim na ryby. Widzę, że się nie spieszy. No, Szarki, no. Powiem ci, że w stylu pójdzie. Specjalnie po piachu przejechał. Jak powstają odcinki, komentarze? Step by step. Ale grówka, tutaj... Grówka po ma tutaj precyzja. Ale precyzja tutaj jest porządna. Uwaga, teraz mamy Dolinę Rewo. Wilcza precyzja. Jestem to dobry, żadnego błędu na razie. Ale tempo jest też nieźle. O, przyspieszał! O kurde, ale dawaj. Ty. Kurwa, jebne z... Dobrze. To wszystko przez pana Pawłowskiego. Promowanie najgorsze. Ja Ale dobrze mu kurde idzie, ty. Dobrze, ale to takie jakieś wolne f... Spadnie. I w bandę. Nie, w środku musisz być, wszystkimi kołami. Ale to ci tylko sekundę zabiera, ale Sylwek. To ci tylko... No to nie... mi Błoński, co? Kur... Dobrze. To ci tylko... To nie działa. Dobra, jestem. Tylko f***a, moim zdaniem... za wolno. Ale leci, ale leci. Lepszy. No, lepszy chyba od ciebie będzie. Ale potrącił nogą. No, to lepszy nie. Dlaczego, nie? Dobra, Kasper, już wyluzuj. No i teraz Dzida do przodu. No, ale co ty mówisz, Dzida? Niech się. Dawaj, Dzidek. O kurde, idealnie cię zmieścił, pa. Ale nie, mocno idzie. Jezus. Nie no, perfekcyjny przejazd to jest. Ja pierdzielę, ale zazdro.
O Jezu. O, ale perfekcyjnie wszystko. O Boże. Jeszcze nie. Stop. Ja. Klasy w formie! Ale porobił. A ile ma ten... A jak potrącił nogą? No też nie liczy, to nie jest samochodzik. Masz to z przodu. Dawaj, to w lewo. Dobrze. Dobrze idzie. O, kurde, dobrze też idzie. Pięknie. Oj, zahaczył. Zajechał. Dobra, zahaczył jeden. Zahaczył drugi. Trzeci, czwarty. No nie. Ominął. Nie można tak, Michał. Ominął dwie. Plus 10 są ominięcia. I ominął dwie i zahaczył. Dawaj, przez dechę. Ale ominął dwie i zahaczył. Tam błędów porobił. I? Stop. To i tak ma czas lepszy ode mnie, co kurwa, można było wszystko. Nie muszę dzisiaj wygrać, ale jak szarpi się, za... ja to moje ulubione. On przejął środkiem, więc nie, ominął wszystkie. To, czyli to... ominął 7? Nie, to tak nie działa. Wszystkie. Nie, ale to w ogóle były zasady do śmietnika, no, dokładnie. Nie? Było mówione, że za ominięcie każdego jest 10 sekund. Ale to nie jest ominięcie każdego. Powinien zrobić teraz jeszcze, bo zrobił... Nie było źle, aczkolwiek za to, że robi raz jeszcze, dostanie na początek 10 sekund kary. O, no to co to jest? To ja też mogę zrobić raz jeszcze i zrobię czas lepszy w... teraz. No, ale serio, Karol, nie, no, sędzia powiedziała. Takie zasady to wy mi ustalajcie wcześniej, a nie, że teraz sobie że będzie... ominięcie 10. Ale ja ominąłem jeden. Ale to jest jedna. No tak. Zahaczył drugi. Trzeci, czwarty. No nie. Ominął. Nie można tak, Michał. To jest dupa. To jest warte takie coś. Dajcie mi to jeszcze raz zrobić. No ja jestem za tym, że 30 sekund za to, że ma jeszcze raz. Jezus, ja już jadę do domu. Was, zróbcie sobie sami to igrzysko. Nie, jadę, bo ja mam program. Mi się nie chce siedzieć w spoceńcu ze spoconymi ziomkami. Dobra, stary, nie wiem. No 30 sekund. Nie, jadę. Lepszy, 30 sekund jeszcze raz. Zasady się ustala na początku. Chcę to jeszcze raz zrobić, bo i tak zryzyk. 5 sekund. Dobra, 5 sekund na boreczku i nie macie piątego zawodnika i robicie se sami i macie zajebisty odcinek w 4. To jest szantaż. To szantażujesz teraz jak dziecko. Ale się nie, wy jesteście dziećmi. Bo po to są zasady, nie? Jakie zasady? Nie umiecie ustalić zasad, właśnie wam pokazałem. Ale szantażysta dziecko. Nie, właśnie ty jesteś. Masz 10 lat. Jesteś. Super. Fajny kitos, chłopie. Fajny kitos. Że ty o te auto stare byś, nie dobra, wiem, laskę zrobił. Ty loda byś zrobił. Wyjmij spoczek z buzi jeszcze raz. Laskę byś zrobił. I pieluchę przebiłem. Dzień, bo już się obsrałem. Obstałeś. Bo myślałem o spoceńcu go. O, ale dobrze się sra, jak wyobrażam sobie twój ryj, jak kręci loda. Lody loda. Najlepsze lody. Lodowy ziomek. To jest content, to jest dobre. Ale nie, ty się spiąłeś naprawdę, prawdziwie. Co? Zobaczycie, że spiął. Tak. Wolniej, bo dalej za szybko. No. Lewo, o! Dobra. Ale to wiesz, to jest jego sprawa jak pojedzie. Uważaj, bo tam na oponach suszą, trochę za szybko jedziesz. Uważaj, policja. Cofka. O, nie. O, dwa. Nie działa. Bo tu jeszcze raz, cofaj. Brawo. Dawaj prosto. Środkiem teraz, środek, aż do desek. Środek. Dotknął. Nie dotknął. Dawaj, dobrze nakręć. To i tak, dwa, lepiej odejdź. Polić to, ostatnie miejsce zajmie. Widzicie, jak dokładność w życiu nie popłaca? Nie popłaca. Dobrze, zapisuję się w Europie. No a jak jedzie? Ale chłopiek na co? Dobrze jedzie. Dobrze. Ale Wojtek chyba też robił kiedyś. Zawodowy kierowca w samochodzie. A czemu ja byłem taki wolny, dokładny? Dokładność... Widzicie, to jest w drugiej kategorii teraz jest. Leci, ale leci. Wydaje mi się, że jest szybciej. Nie, no chyba spać to nie. O! Oj, parkowanie najważniejsze. Stop, najlepszy. Jest! 40. Spoceniec! Największy spoceniec w Polsce! Ile ja byłem? Ale się spociłem! Sasza, gratulacje. Świetny byłeś. Świetny zagrałeś to. Szybek? Czasem pierdolnął mnie, uderzył mnie, za to powinna być kara finansowa, nie? Jarek pasza bajce za Anakonda, biubiel go tak robił. Ale spokojnie, panie Izak. Panie, najechał, dwoma kołami, dwa razy. Dwa razy już Izak. Ale dwoma kołami. Jarek pasza jest zaraz skręcony. Jarek, Spokojnie, no wolniej, no przecież to hopie. Tutaj się ciężko pakuje, szybka. Dawaj.
stop. Nie jeszcze ma... nie! Stop. Teraz. Wolniej od goli. 32, wolniej. Wolniej od goli. I 3 sekundy doliczamy. Każdy może użyć w całych igrzyskach przynajmniej raz Jokera. I dobrze, może mieć jeszcze jedną próbę. O, to Wojtek, jak chce, może iść na flyboard. Kochani, jestem za tym, ale od następnej konkurencji. Dokładnie. Nie, od... ja uważam, że... To już teraz jest za późno na takie rzeczy. Paszerkiego. Ale... chłopaki, nie bądźcie tacy. Dobra, nawet jakbym miał drugą próbę, nic by to nie dało. Konkurencji gołci będą używać latających dysków, aby trafić do celu na zasadach podobnych do tych znanych z golfa. Rozgrywka odbywa się na polu złożonym z 3 dołków. Wygrywa ten, który pokona wszystkie 3 dołki najmniejszą ilością rzutów. Tak spocony znowu, nie? Raz? To wraca. Wraca? Wraca, mogę wrócić jeszcze. Teraz mi wy... I trafi. O, dwa. Pa, za pierwszym. O, ja mojemu psiakowi rzucam. Yes! Ooo, nie! Dobrze! Wow! Ale... aj, poleciało. Ładnie pie... teraz gola, czy mu się uda? O ku... o ku... wrócił je. Nie trafisz, Izak! Nie trafisz! Jest! O to chodzi właśnie. To jest właśnie wik, Izak. O Jezu! Myślałem, że się zakręci. Ja tak rzucę, tak. To jest dobre, zobaczycie. Trafisz, to dobre. Jest! Jest! Potrafił! Skubany! Jest! Kurwa! Kurde! Nie! Nie! Trafił! Wracam do gry! Skubany! Nie! Kurwa, jest! Dobra, ja teraz! Woda! Las! Dobra, to za drzewa w polu. Woda. Oj, tak działa. Dobrze, woda, zajebiście, woda, woda, woda. Nie wiem, jak ja mam to nadrobić, nie? Jestem w chuj... sytuacji. Dobra, to ja to stąd wezmę. Weź mi to daj, Ulfi, bo ja jestem ten. Ja ci wziąłem. Mam! Teraz ja! Ej, Boxel był dalej, k***a, widziałem stan, że to było po tamtych choinkach. Tu to w krzakach było! Spocące! Dobra, wróć, bądź teraz fair, tak w 100%. Udowodnij. Na chuj, Ulfi, oszukujecie! Dobra! Oszukujecie, poszedłeś, przełożyłeś, teraz się śmiejesz! Już wrócił na swoje miejsce! Rzucaj. Masz lepiej z góry, rzucaj! Ej, dobre! Dobre! Nie! Muszę to zrobić, dwa rzuty, żeby was dogonić! O ja pierdolę! Dwa dyski! Ej, czekajcie, ja muszę znaleźć mój dysk, poczekajcie chwilę. Czekajcie, chłopaki, bo ja mam kłopoty. Chłopaki, poczekajcie, bo ja muszę znaleźć dysk. Wesprzyjcie mnie dobrym słowem. Jeden, dwa. Jest! Emocje. Czyli jak trafię, to się z wami równam. Tak. O ja dole. Ty! O ja! Ale jakby ale szarki znowu trafił do wody. Jest przykro, że te, o, już o nic nie walczy. Nie mam zabawy w ostatniej konkurencji. Sylwek, walczysz o honor. Jak wygrasz z Wojtkiem w ostatniej konkurencji, to nie będziesz się czuł zwycięzcą? Ja tak wygrałem przecież ostatnio, no. Że roz...
Wojtka. Pamiętaj, że liczy się finał i reakcja ludzi nie, jest za finale. Dalej masz szansę na pierwsze miejsce. No wiem, ale i tak. Nie chcecie mi dać bufa, że w tej konkurencji punkty zdobywam podwójnie. Spoko, od następnego WIG. Jeżeli Sylwek na przykład by wygrał tą konkurencję, to nic mu nie damy. Nie, możemy zrobić bufa takiego, że każdy ma razy dwa punkty. Dobra, dobra. Nie, tak. nie zgadzam się. Fajne to jest, głosowanie. Ale to od przeszłych igrzysk. Dobra, dobry to. Od przeszłych igrzysk. Ja głosuję, że chcę. Nie, od przeszłych igrzysk. Głosowanie zróbmy. Ja głosuję, że tak. Dwa kontry. Ja też. Nie, no ja też. Trzy punkty. Ej, są trzy głosy. To jest kipę. Ja nie jestem w stanie tak was przygodzić. To jest nagroda rzeczowa i rzeczywiście jakby rozumiem ciebie, bo ty jesteś... Okej, ale to trzeba spisać kontrakt. Trzeba spisać kontrakt, więcej wszystka gol, nie były... szczególnie ze strony Wojtka, który na pierwszych zyskach, jak chciałem zaproponować... Ale i zakłód, tylko jedna rzecz. Wtedy nie było głosowania, nie dopuściłem do niego. Uważam, że to jest nie w porządku, nie? Jeszcze Sylwek, jako sprawiedliwa osoba, że jest głosowanie, za tak... No jestem za demokracją, tak? Ty jesteś, że tutaj byś chciał być królem. Ja nie jestem królem. To nie jest kwestia bycia królem. Bo ja ciebie rozumiem, bo ty wygrywasz, więc ty pod siebie grasz po prostu. Wyjeżdżę, co tam chłopaki ustalili, bo Krasi tak się w***a i gasi. Szarki na pewno w wodzie wyląduje. Bomba linii nawet nie dobiegnie do połowy. Szarki ściwił. Rekin bywa nieprzewidywalny. Przed nami ostatnia już konkurencja, w której gołci pokonają tor wodny na czas. Za ominięcie istotnej przeszkody nakładana jest kara czasowa w postaci 30 sekund. W tej konkurencji gołci niejednogłośnie zdecydowali, że punktacja będzie liczona podwójnie, a więc wszystko się może jeszcze zmienić. Gotowi? No to lecimy! Ale ładnie Kasper idzie w bar. Ładnie, no. Proszę remont. Ale teraz ma takie lekkie chyba zmęczenie go złapało. Miał dobry początek. No, ale to jest męczące przy tym. Wystartował mocno. Zmęczenie. Ja będę na maleciał. Co to jest? Stop! Byłem suchy tor. To jest przewaga. Dobra, gole się na starcie. Ale idzie, o Jezu, to jest czempion! To jest wielki czempion! Wow! Wojtek, jesteś na... Nie, myślałem, że to jest mój przeciwnik, ale ona się k***a. Chupa, ale bo kradło będzie miał. O Jezu, o Jezu. Dobra, gola nie ma szans. Ale na tym stracił, d***uj na tym stracił. Krasi w formie! Krasi rządzi! Gola, drugie podejście. O Jezus, o Jezus. O kurde. Ja! Nie, ale walczy! Uda się? Udało się. O, brawo Wojtek! Za charakter! Pa, jak to me... Jedzą, ale ty masz charakter! Jaki jest zmęczony! On jak pijany biegnie! Ja? Nie, odcięło go tlenowo! Ale ledwo pływa. No, jest zajęty. Jest zajebany strasznie. Zajebał się. No bo tego jest wykończony, on nie dobiegnie. Zaczął ledwo idzie w ogóle. Wojtek walczył honor do końca! Pokaż charakter! Charakter pi! Nie wstanie. Odradza się. Nie, jestem ciekaw, on spadnie na małpi gaju. Nie wierzę, że on zrobi małpi gaju. Nie, małpi gaju nie zrobi. Zniszczony jest. Ej, ale ja będę miał to samo. Może on ma zawał. Nie, no nie. Dawaj Wojtas! Nie wiem, który wybrać Wojtas. Dawaj! Przejście przez płotki! Dawaj Wojty! Dawaj! Końcówka! Dawaj! Charakter!
Dawaj charakter, góra! Góra, to jest łatwe, to jest łatwiejsze niż myślisz. Jest już spadek energii, zobaczycie sami. Łatwiejsze niż myślisz. Piękny Wojtas. Dawaj, 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 Wojtas. Dawaj, 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 piana, jesteś. Stop, stop, jest! Jest! Yes. Myślałem, co za charakter, bo widziałem, że nie miałeś już siły. Trzy, dwa, jeden! Ja zawsze tą sekundę. A co gruby robi? Gdzie będzie gleba pierwsza? Pa, 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 dobrze idzie na razie. Oj, pierwsze zawahanie. Dobrze. Na razie o wiele lepiej od goli. I ty tutaj spadłeś, nie? Na tym. Jest! Szybciej, krałem, krałem, krałem! On wytrzyma, myślisz, na tych drążkach? Czy go waga zbije? Dobra, tu myślę, że Boxdel nie wytrzyma, nie? Na przykład. Myślę, że jest za ciężki na to. Na pierwszym. To tylko w twojej głowie zmęczenie. I lasów niby biega, a dwie minuty toru. Pało z kapci. Już nic nie ma więcej, dawaj, dawaj! Zabis! 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 Zginie tam je płot. Nowa konkurencja. Ej, to jest przejście przez płotki, nie gniecenie, kurwa. Dawaj, 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 ekstra, jest to, masz to, masz to. Jest koza. Nie poddawaj się. Dobra, pełen, pełen gaz, pełen gaz, 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 gaz. Gaz, gaz, gaz. Końcowa, jedzie. Dawaj, spinaj się, będziesz się przed goli. Dawaj, tu. Jedziesz. Charakterem. Daj, nie możesz golą przegrać, kurwa. Dawaj, charakter. Dawaj, 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 dawaj. Stop! Dobrze, przyszedłem. Rok temu byś na 8 piętro nie wszedł, nie? Tak, a dzisiaj, mimo że czas nie należy do najlepszych, to tak się cieszę, że jestem w stanie w ogóle tu dojść. Dzik! Ojej, skurw... Ruszył Izak! Na razie jak Messerschmitt. Proszę, niech on spadnie, k***a. Chciałbym wygrać ten odcinek. Ale ślisko. Ryzykuję? O, bardzo ładnie z gracją, ale czy teraz? Bo! Czy zagrozi Błyskiemu? Chyba jest szansa! Ja pierdolę. Jak mogę oblać tutaj dzikiem, czy to będzie. Czy będzie nie fair play? Dawaj, Izak, przyśpiesz, bo jesteś bardzo blisko Błyskiego! Przyśpiesz! Dawaj, Izak, k***a, masz szansę na pierwsze miejsce! To batarzyści. Świąt się będzie ślizgą. Dawaj, Izak! Izak! Nie, chyba nie dam rady jednak. Masz szansę, Izak, teraz musisz przyspieszyć. Dawaj, Izak! Dawaj, 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 dawaj. Ślizguj. Dawaj, dawaj, ślizguj, stop! Najlepszy. No nie wierzę, sekunda. No. Zrobiliśmy sabotaż na ciebie, Izak. Co, daliście wodę? Dzika. Na koniec. Ale nic nie dało to. Jedyne. Taki dobra, idzie, idzie, poszedł ten. A teraz. On tak idzie jak taki krasnolud na wojnę. On idzie teraz na bitwę o Śródziemie w tym momencie. Krasnolud wie. To jest Gimli syn Gluina. No dokładnie. Ciekawe ci da radę. Uwaga. Pierwsza przeszedł. Jest spokój, ale pewnie idzie. Teraz trudne. Teraz tam, gdzie Wojtek się poślizgnął mocno. To jest zły pomysł chyba. Da się tak, da się tak, to jest spokój. Spadnie na koniec, spadnie nie, na koniec. Dojdzie. No dojdzie. To co ja straciłem. No. A teraz, patrz, idzie. Ej, przeszedł. Ej, ładnie się tak idzie, on dobrze idzie. On się nie spieszy, ale nie traci pół, nie traci czasu. No, dokładnie. Gra kartą, że ja jestem słabszy, ale i tak nie walczę. No bo to już wiesz, już się usprawiedliwia przed porażką. Ładnie byli. Dobrze, bo zaczął się ruszać, myślę, dzięki Gołcom, no, to prawda. Pa. Dawaj! Zajebiście, Sylwek! Tu miał najlepiej, bo krótkie nóżki go nie blokowały. A żeby obejść? O-o! O-o! Oj, na koniec! Kłopoty najbane! Tak na koniec, na samej końcówce! 30 sekund. Ja, i gdzie jest wejście w ogóle? Wejście jest dopiero tutaj. Już. Masz, następne tu! Tutaj! Kurde, na końcu. Ale stracił teraz, ja pierdzielę. Dawaj! Już końcówka, Sylwek! Zapierdolę szybko, ostatnia prosta! Dawaj, 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 dawaj! Stop! Czemu popełniłem taki błąd? Czemu jestem takim debilem?
Michał miał najlepszą taktykę na płotki, bo on nie przychodził przez płotki, tylko jak gniót, nie? Siła Donaja. Się przykleisz. Myślisz? Goat time! Najpierw trzeba zabrać śmieci. Drugi odcinek Igrzysk Goats dobiegł końca. Na miejscu piątym znalazł się wytrwały Sylwester! Jeszcze brawo! I ostatni będą pierwsi. Ej, ale teraz proszę za scenę, bo wy się wpychacie i kradniecie atencję zwycięzcą. I znowu za scenę! My specjalnie zajmujemy ostatnie miejsca, żeby być najbardziej widoczni na zdjęciach na Instagramie. To jest wszystko taktyka. Gdybyśmy z Boxdelem chcieli, to byśmy byli na szczycie tabeli. Czwarte miejsce trafia do bojowego Boxdela! Brawo! Ostatnio byłem piąty, teraz czwarty, idę po podium, rybie ich! Na miejscu trzecim znajduje się Wojtek Gola! To ten, który nie potrafi nawet jednej sekundy na flyboardzie. Zostałeś mega osłabiony, ostatnio pierwszy, teraz trzeci. A teraz najtrudniejsze, rywalizacja była naprawdę zacięta, było naprawdę ciężko, lecz o tym świadczyły sekundy. Na miejscu drugim stanie Kacper! Kacper Skopoński! Kacper! Dobra, zajebiste. Chciałem powiedzieć, że gdyby nie pech, to bym wygrał. Bezwzględnie zasłużone miejsce pierwsze trafia do Izaka! Mamy to! Pierwsze miejsce! Brawo, brawo, dobrze! Sylwek pierwszy dzisiaj chwycił po dywan, a zawsze odbija od goldstime'owych pieśni. A właśnie, naprawdę. Zmierzasz się w youtubera! Zwycięzcą drugiej edycji Wielkich Igrzysk Goats zostaje Izak. To on zgarnia 5 punktów za dzisiejszy odcinek. A tak przedstawia się generalna klasyfikacja. Dziękujemy za uwagę i widzimy się na następnych igrzyskach, których organizatorem będzie Sylwester Wardenga.